Czy masz proste plecy, można je lizać? Przeproś go. No powiedziałem trzy razy już przepraszam. Ile można policję przepraszać? No, no tak, do, dopóki, tak, dopóci nie ma kurwa mandatu. Panie wadzo, ale nie będę z tobą dyskutował. Ale... Ja nie rozumiem waszego podejścia w życiu. No to nie miałeś nigdy w życiu... Aha, nie wypisałeś, a? Chciałeś, ale chciałeś. Ty wariacie. W milicji to ten. No dobrze, ale nigdy nie miałeś kontaktu z policją? O, miałem, ale a to ciebie jak ten legitymują, to dają tobie do wypisania? Nie, ale ja proszę, żeby mi nie wypisał. Nie, ale kiedyś pamiętam, o to było 5 lat temu, chcieli wypisać, pierdolę, ja ich tam, moje nie wypisujcie. Wypiszemy, bo ich wyzwałem, nie? Macie, bo szedłem sobie spokojnie i szybko jechali. I powiedziałem, Szybko jechali. Nie, bo przejechali obok niej i mnie wystraszyli. Nie, co za chuje? Jakoś tak, i chyba chuje usłyszeli, nie? No i tak cię pili się i tam nie, i tam dyskutują. Ja pierdolę, mogę dokończyć? No bo się wystraszyłem, no bo pajacowali. Usłyszeli. Dobrze, kurwa, trzeba było im pojechać po rajtach. Ale nie, ja nie powiedziałem, wy robicie dobrą robotę. Wy chuje robicie dobrą robotę. Nie, dobra, myślę z tym, ta policja i budowlaniec i pogrzebowy, wszystko jest potrzebne. Się lubi, ale nie wszystko jest lubiane, ale wszystko jest potrzebne na świecie. Nie, jedno jest niepotrzebne. Ciasto z marmoladą. Zobacz, jak mnie rozjebał za tym. Wygrałem. Tobiasz, uważaj, bo jest na daleko jest snajper. No i co dalej? Ale ja. No i dalej zginął, no! Nie zginął, bo skracał, kurwa, nie wrócił na czas. Nie wrócił. Nawet powtórki nie dali, nie? To już przekupili Joe'a. Kaczyński, który. Nie wrócił. Ale Joe, prędzej i tak musiał przyjść ten temat, prędzej czy później. Jaki? Nie, no, ten w tej mojej filmie sprzątającą. Ale powiem wam, że mają tam tyle okien. Łowca duchów, tak? Tyle okien tam mają, że szok. Do umyczek. Ja się najbardziej cieszę, że masz stałą pracę i to jest niebezpieczne. Bo okna się zawsze będą brudzić. Okna się zawsze będą brudzić. Przestępcy zawsze będą. O, pięknie, lubię to. Ty Joe, ale długo jesteś już w policji, tak na serio. Tak, i tak normalnie można porozmawiać normalnie z tobą, czy nie? No ale kurde, no powiedz Joe, no. Powiedz, no. Nie wiem, o co chodzi. Czy jakoś taki zwykły kasjer jesteś, czy jak? No. Nie policjant. No bo wiesz, on tam Biedronka, no taki zwykły? Czy coś tam bardziej? Czy... Niezwykły jest, ale jest niezwykły kasjer. Słuchaj, bo mnie wkurwia taki gościu. No. Jak ma brudne okna, to mogę go wstąpić. Też go ma mierzyć, kurwa, bo wiesz co, dziad jebany. Nie ty. Ja pierdolę, wiecie, że on o nas wszystko wie? Chłopaki. John wpisał w swoje Buszkiewicz Andrzej i chuj, wszystko nie. Ja pierdziu. Ile kredytów ma wszystko? Można brać. Pułapkę na ściankę. A to pułapkę, kurwa! Można brać. Ej, głupi Andrzej, no. Myślałem, że nie mam... A, my brudzimy, kurwa, dobra. Spokój. No i co ja mam biec? Andrzej chciał pułapkę na ścianę, żeby położyć. Dobijemy go. Ja kurwa jest. Zabij zakładnika. Na zewnątrz.
Ja pierdolę. Druga sytuacja, gdzie Buszek strzela do Joe w ogóle, nie? Ja się boję, pierdolę! Widzisz? Stałem, nie ruszałem się. Lecę do góry. Nie ma co ryzykować, lekko odpuścić. Może kiedyś się przyda. I Joe cały czas jest najlepszy, nie? Żeby nie było. Przypadek. Jak najlepszy? Zecik najlepszy. Nie, najwięcej zabiłeś, wiesz, kile ci oddaję. Na bank coś ma pod tym, pod materacem. Glafasz. Tak, ja też idę film oglądać. A co będziesz oglądał za film? Wiesz co, wczoraj oglądałem. Bad Boys. Czekamy cię. Wczoraj udało mi się obejrzeć, bo na kanalu leciał, jak się to nazywało? Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. No słuchajcie. Akademia policyjna. Oj Adam, daj spokój, musimy do siebie wszystko wyciągnąć. O tym, o polowaniu na Bin Ladena. Policjanci, policjantki. Mi się wczoraj dopiero udało obejrzeć go całego, bo on trwa grubo ponad 2 godziny. No powiedz, no to są te ciasta, wiesz, kwarantanna, masz dużo roboty. A widzieliście teraz wróg publiczny numer 1? Ja widziałem z Will Smithem. Nie, to jest o polowaniu na Bin Ladena, ale mega dobry film. A to szkolenie było, czy zwykle tak oglądałeś? A oglądałeś go oczywiście na płatnym portalu, nie tam na czarno, nie? Na kanalu leciał, bo on na kanalu już leci od dawna, tylko że on trwa ponad 2 godziny. 3 lata go wpuszczają codziennie. Nie, tak z pół roku. Dobra, już przestańcie panowie, już przestańcie, już, tylko, bo mi się wydaje, że Joe nie chciał się przyznać, że jest funkcjonariuszem policji. Po co, żebyśmy nie zachowywali się tak, jak się zachowujemy? Tylko, że... Że kurwa, zawsze jak go zacząłem oglądać, to była gdzieś 11 i nigdy nie dotrwałem do końca. Niestety. No. Bo wy nocne zmiany macie. Bo wy nocne zmiany macie, ciężko to by się spać w tej... Nie nocne zmiany, ale przed nocną zmianą ciągle. No ci mają jaja żona. Przestańcie, powie, kurwa no. Ja pierdolę, popierdoleni, kurwa. Co, no, ty nie mów nic więcej, nie, bo to ja gram sam, ej, ja gram sam, muszę być z kobietą. No gdzie pobiegłem? No, na szkolenie był, gdzie no. Sam. Ktoś powiedział, że lizaka czupa szupca kupiłeś, to już chuj by było, że lizakiem, kurwa. O, lizaki, o, zatrzymywałem. No, widziałeś, kurwa. Ale musiałeś to przejść, o, musiałeś to przejść. Daj im temat. To taki chrzest jak w policji, nic nowego. Ja to wszystko, nie potrzebuję, że się przyznałem. No. To się nie przyznał z tej pory, kurwa. To wy insynuujecie cały czas. Ej, sobie coś ubzdraliście i... Tak. Kurwa, ubzdraliście sobie, kurwa. Tak. Ty, a Zlecik naprawdę ma mokre gacie, nie? On coś się boi. On się boi, czy o tam kurwa. Kurwa, no, za żakietą. Daj spokój, Joe. Co byś z nim? Podpierdol ich i chuj. Cię byś trzymał. Zduraliście sobie coś. No. No to kurwa, pionki są. To są pionki. Czaj ci, dupi ci chuj. Czaj ci, dupi ci chuj. Czyste pomieszczenie. To jest brudno. Co ty, gdzie ty walczysz? Dobra, idź od tego. Kurwa, rzucają. Tobias mnie zabił. Ileś? Tak. Kurwa. Kurwa. Co się tu dzieje? No ja pierdolę, no ja ci... Ty pierdolę pedał, no. Ostro. Ja to wchodziłem po drabinie, kurwa.
też ty z grocha policyjnego dostałeś, ja pierdolę. Ja nie chciałem wejść pod rabinie, bo był nad moją głową. Może ktoś ci amunicję podmienił. A, chyba dałeś te paki, ja pierdolę. A to chyba tylko u was, Joe, to tylko u was z policji. U nas jest kurwa ostra broń. To Bosiek jest, dobra koniec tematu, kurwa to u mnie w policji. Bo tak mnie Joe, bo ja z nim jestem w grupie, tak coś tam wysyłaj. Już nie wysyłaj Joe. Swoje, bo Joe wysyła te swoje akcje, wiesz jakie oni tam ćwiczą, kurwa. Joe, nie wysyłaj już. Nie no, ja już się trochę boję, nie? Ja już się trochę boję. Nie bój się. Nie bać się policji? Tak. Adam Alfa, twój szczerze, bać się policji czy nie? A ja nie wiem tam. Ale ja boisz się policji czy nie? Ja kilka razy tam byłem. Ale szanujesz policjantów czy nie? Co? Szanujesz policję? Każdy ma swoją robotę, nie? No to jest prawda, to jest prawda. A jesteś dobry policjantem czy złym? Ja nie jestem policjantem. Jakbyś był policjantem, byś był dobry czy zły? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Kurwa, nie ma ich. Ja bym był zły. A czemu zły? Bo ludzie nie zasługują na... żeby być... Tak, tak. Bo ludzie to są zły... Kurwa, takie kurwy, wiesz co? Wyzywają cię od policjantów, od kurw. A jak trzeba, to potrzebują pomocy i liżą kurwa pięty, nie? Liżą plecy. O. Ale to jest prawda, panowie, wiecie o tym dobrze. Każdy jest fany. Ja celuję, kurwa. Każdy jest fany, ale jak potrzebuje, to dzwońcie na policję, kurwa. Teraz? Ale wy jesteście chyba. No zadałem wam zwykłe pytanie, ej. No dobra, ja już nie wiem. Ja już nie wiem, nie. Czy mówić coś, czy nie mówić. Tak źle i tak będzie źle. Wiecie co, wyczekam aż skończycie dla szacunku, a nie? Ale o co chodzi? Zabijasz, właśnie o co chodzi? Ich na Apexa, czy nie, kurwa. Tak, ja jestem, jeszcze mam na to, jestem gotowy. Mówię minutka, kurwa. No. Chodzi o to, że wiecie o tym dobrze, że on nie... O dobra, kończę gadkę. Wszyscy jesteście winni, kurwa. Ale nie chodzi, ale pytam się normalnie, wy się to napierdalacie. Ja pierdolę, no. Wiecie o tym dobrze, że on może się z tym dobrze nie czuł? No napierdalaliśmy, napierdalaliśmy, wyraźnie. Śmiechy, hehe. Dobra, to ja przepraszam, nie? Dobra, nie, uciekam, bo... No, chujowo zrobiliśmy. Może jutro pogadamy, no. Chujowo no, zrobiliśmy. Nie chodzi o to, ale zadałem wam pytanie normalne, wy się śmiejecie, ja pierdolę. No. Jakie? Ale jakie? Jeszcze raz, powtórz, to się odpowiem. Czy masz proste plecy, można je lizać? Buszek, ty kabaret zakładaj, kurwa, nie. Buszek, kamno, nikt nie tak się zaskoczył, naprawdę.